Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Akademii Margo. Użytkownicy łożysk często spotykają się z problemem prawidłowego nasmarowania łożysk, ale mamy dla Was proste rozwiązanie. Jest dzisiaj ze mną Artur, który przyniósł do nas produkty firmy Simatec. Są to smarownice automatyczne Simalube. Cześć Artur. Cześć Bartek. Tak, mam dzisiaj smarownice automatyczne Simalube w szwajcarskiej firmie Simatec, której firma Margo jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w kraju. Tak naprawdę wszystkie łożyska, które są smarowane standardowo, czyli za pomocą smarownicy ręcznej, mogą być z powodzeniem zastąpione takimi smarownicami automatycznymi. Co więcej, jak widzisz, mogą być smarowane także łańcuchy oraz koła zębate za pomocą specjalnych szczotek. A jeżeli chodzi o montaż, bo widzę, że one są tutaj nagwintowane, czy wkręcamy je bezpośrednio w starą smarowniczkę kalamitkę? Tak, starą smarowniczkę należy wykręcić, sprawdzić drożność drogi smarnej i następnie w miejsce starej kalamitki wkręcić taką smarownicę. Można tutaj skorzystać z szerokiej gamy złączek redukcyjnych, oczywiście na różne gwinty metryczne. I to wszystko, tak? Tak, to wszystko. W zasadzie jest to totalnie bezobsługowe. Po montażu jedyne, co należy zrobić, to nastawić tutaj na kartridżu. Jest skala od 1 do 12. Jest to ilość miesięcy, w jakich smarownica się opróżni. Także ustawiamy liczbę miesięcy i od tego momentu w tym kartridżu są specjalne suche komórki. Z nich wydobywa się gaz. On jest na bieżąco produkowany. Wydobywając gaz powoduje wzrost ciśnienia w komorze, przez co tłok ruchem jednostajnym jakby opróżnia smarownicę i smar dostarczany jest zawsze nowy w punkt smarny. Możesz mi powiedzieć, jaka jest największa zaleta tego rozwiązania? Przede wszystkim pewność, że punkt jest nasmarowany, ponieważ smarownica działa niezależnie. No i jakby ta optymalna ilość smaru. Jest go tyle, ile powinno być. Ani za dużo, ani za mało. W przypadku smarowania ręcznego chyba wygląda to troszeczkę inaczej. No tak, smarowanie ręczne jest przede wszystkim nieregularne, to jest raz, a dwa, nie mamy takiej kontroli nad smarem, ponieważ no, osoba idąc nasmarować, tego smaru zazwyczaj pompuje tyle, że on aż wychodzi uszczelnieniami, więc w tym momencie smaru jest za dużo, wzrastają opory toczenia, łożysko się przegrzewa, szybciej się zużywa. Z kolei przed kolejnym dosmarowaniem smaru jest za mało, łożysko się zaciera i znowu się szybciej zużywa. Natomiast tutaj zawsze dostarczany jest nowy smar w stałej dawce, 24 godziny na dobę, ruchem jednostajnym, więc zawsze jest nowa ilość smaru. A mówiąc o smarach, jakimi smarami są napełniane te smarownice? Są smary ogólnego przeznaczenia, smary spożywcze, smary na jakieś wysokie obroty, są także oleje. A co w przypadku, jeżeli klient ma jakieś specjalistyczne zastosowanie i musiałby użyć własnego środka smarnego? Oczywiście może kupić pustą smarownicę i jakby samodzielnie sobie ją napełnić własnym smarem lub własnym olejem. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to to, że smar nie może być gęstszy niż klasa NLGI2. Oprócz tego, po skończonym cyklu pracy, smarownicę można napełnić ponownie, do 3 razy, tylko musi pamiętać jakby użytkownik, żeby z każdym razem wymienić po prostu ten kartridż, czyli napęd smarownicy. Czy jeśli nasi klienci będą potrzebowali porady technicznej, jesteś w stanie im udzielić takiej porady? Jak najbardziej. Zapraszamy. Firma Margo jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem tego producenta na Polskę, także służymy pomocą, poradą, jakieś kwestie merytoryczne, śmiało. Dziękuję Artur, Was zachęcam do kontaktu z naszymi doradcami i na obejrzenie kolejnego odcinka serii Akademia Margo.